Kraków. Huragan zerwał dach Biedronki Kraków. Wichura zerwała 90% dachu Biedronki przy ulica Pułanki. Czwartkowa wichura doprowadziła do zerwania dachu w sklepie Biedronka w Krakowie przy ulica Pułanki. Wichura zerwała 90% dachu, poinformował Interię Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejscu pracują 4 zastępy Straży Pożarnej. Cały sklep został ewakuowany, nikomu nic się nie stało. Wichura zerwała dach Biedronki przy ul. Pułanki 12B w Krakowie. Sklep ten znajduje się kilkaset metrów od budowy, na której przewrócił się dzisiaj żuraw. Straż, wichura zerwała 90% dachu. Do zdarzenia doszło przed godziną 10:00, powiedział interim.pl Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy komendanta miejskiego Straży Pożarnej w Krakowie. Dodał, że wichura zerwała 90% dachu. Przy okazji tego zdarzenia, uszkodzonych zostało 12 aut oraz sąsiedni budynek. Nastąpiła ewakuacja pracowników i klientów sklepu, podał Rosiak. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany. Sklep Biedronka został zamknięty.